65 tysięcy ofert pracy. Tyle w trzecim kwartale umieszczono w serwisie pracuj.pl. Jest to najlepszy wynik od samego początku przygotowywania raportu, który co kwartał przekazuje nam portal. Liczba ofert pracy wzrosła w trzecim kwartale w porównaniu do drugiego kwartału o ponad 10%. No i też mogę powiedzieć, że jest to największa liczba ofert pracy w historii w ogóle naszego serwisu. To pokazuje, że pracodawcy coraz śmielej poszukują pracowników. I w przeciwieństwie do 2009 roku, kiedy bardzo nie chcieli tego robić, widać, że jednak przygotowują się na wzrost gospodarczy. Od lipca do września tego roku najbardziej, bo o 40% w porównaniu do drugiego kwartału, wzrosło zapotrzebowanie na pracowników w branży związanej z edukacją, kształceniem i szkoleniami. Mamy pewną tendencję wzrostową. Ona wynika z dwóch faktów. Po pierwsze, cały czas utrzymują się szkolenia refundowane przez Unię Europejską, czyli projekty FS-owe. Tych ciągle mamy sporo na rynku. Przed nami rozstrzygnięcie kolejnych konkursów, w związku z tym kolejny rok, myślę o 2011, efekty też będą widoczne w 2012, projekty europejskie będą dalej szły. Jednocześnie w 2009 nastąpiło odbicie rynku szkoleń komercyjnych, w związku z tym w tym roku na projekty europejskie nałożyły się również projekty komercyjne, które również rosną, stąd też większe zapotrzebowanie dla trenerów i wykładowców. Nadal najwięcej propozycji w portalu pracuj.pl generuje branża handel i sprzedaż. Na drugim miejscu z blisko 11 tysiącami ofert znalazł się sektor finansowy. Widocznie rośnie zapotrzebowanie na pracowników w sektorze budowlanym. Ponad 8 tysięcy ofert. Wzrost na pewno jest związany z 2012 i z większą ilością robót infrastrukturalnych, ale również z przewidywanym wzrostem naszej obecności na nowych rynkach, takich jak zachodniopomorskie, lubuskie, lubelskie czy wschodnia część Polski i poszerzenia obszaru naszej działalności na rynkach, w których już istniejemy. Najbardziej poszukiwanymi pracownikami pozostają handlowcy. Ofert w tej dziedzinie było ponad 26 tysięcy oraz specjaliści do spraw obsługi klienta ponad 12 tysięcy ogłoszeń. Prognozy na czwarty kwartał także są optymistyczne, choć eksperci przewidują wzrost stopy bezrobocia do 12%. Czwarty kwartał na rynku pracy w Polsce powinien być według nas lepszy niż trzeci. Mamy nadzieję, że liczba ofert pracy wzrośnie. Widać, że polskie przedsiębiorstwa, te, które zwalniały czy nie rekrutowały pracowników, jednak są dużo bardziej otwarte na poszukiwanie nowych osób. Także mamy nadzieję, że będzie to dobry kwartał. Z punktu widzenia ogólnych danych makroekonomicznych, raczej bezrobocie powinno być gdzieś na poziomie około 12%. Także rok do roku to nie będzie jakaś duża zmiana plus. Natomiast na pewno to, co widzimy przez najbliższe 2-3 lata, jeżeli obecne tendencje się utrzymają, to powinno ono być zdecydowanie lepsze na rynku pracy. Raport Rynek Pracy Specjalistów przygotowywany jest przez portal pracuj.pl od 2003 roku. Dane za trzeci kwartał 2010 roku obejmowały 64 763 oferty, które zamieszczono w portalu.